Cześć widzowie, witajcie na moim kanale, jest to Amanda, ze mną jest... Dzisiaj Amanda z Leną zamienią się rolami przez cały dzień, czyli Lena zostanie Amandą, a Amanda zostanie Leną. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dziewczyny poradzą sobie z tym zadaniem, koniecznie oglądajcie do końca. Mamo! Na samym początku... To co ty powinnaś powiedzieć teraz? Adora! Na samym początku chcieliśmy się przywitać, zostawić łapeczki w górę, suba i dzwoneczek, nie wspominam o dzwoneczku. Bo filmy zawsze codziennie się pojawiają o godzinie 15, zaraz się widzimy. Jezu, Lena, nie tak chaotycznie. Zapraszamy was również na mojego Instagrama i na mojego TikToka i wpadajcie na kanał do Lenki. Mamo! Co? Co dzisiaj na obiad zrobisz? Dzisiaj na obiad są zapiekanki. A zrobisz? Tak. Bo jestem głodna. No dobra, no to. Chcesz to jest amatyki sobie? A ty co, koleżanko, przypadkiem miałaś się wiersza nie uczysz? Zaraz będę się uczyć, chcę nagrać, jak robisz obiad. No dobra. Mamo, pierw piekarnik trzeba nastawić. Nie gadaj mi, co mam robić. Poczekaj. Pierw musisz, mamo, wyjąć blachy z środka. Nie gadaj mi nic, przecież wiem. Mamo, staw ten piekarnik, bo córka ci z głodu umrze. Nie umrzesz. No dobra, okej. Okay. To ja idę się uczyć wiersza. A mamo, bo ja właśnie ci chciałam przypomnieć, co masz w planach jeszcze na dzisiaj poza obiadem. Co? Musisz auto posprzątać w środku. Po obiedzie. No dobra, dobra. Posprzątasz? Tak. A będę mogła iść z tobą? Tak, będę. A i pani powiedziała w szkole dzisiaj, że napisała ci wiadomość na dzienniku. No. Zobaczysz? Tak, i przynajmniej to zobaczę. Widzę się do polskiego, bo mówiła, że tam jakąś ocenę dobrą dostała. I się ciekawa jaką. No, pokazać ci? No, pokaż. Gdzie ja dałam plecak? Gdzie ja dałam plecak? Kapitono! Gdzie mam mój plecak? No jak to gdzie, no? U ciebie w pokoju. Ale ty masz, nie? I gdzie ty dałaś ten plecak? Mamo, nie wzięłaś plecaka z samochodu. No, to twoja wina. I co teraz, jak ja nie mam plecaka? Idziemy do auta. Musisz ty pójść mi do auta. Pójdziesz do auta po plecak? Tak. Ty włosy masz przecież sama, mama. Nie Magus, to tylko do auta. To Lena! Mamo, nie krzycz na mnie. Dlaczego taka jesteś? Nie wiem, bo dzisiaj się nie chcę. Mamo, robimy wyścig? Dobra, ale nie oszukuj. Nie oszukuj, a powiesz mi już? Tak, powiem ci. Tak? Dobra, bo Lena tak za każdym razem się ściga ze mną. Znaczy, ja się ścigam tak za każdym razem z moją mamą, kiedy schodzimy. Ho! Wygrałam! Ludki, wygrałam! Ja mam gołe nogi! Chora jestem, mamo. Mamo, nie jest ciężki. Teraz zrobię wyścig z mamą. Już! Zobaczymy, kto wygra. Mam też już plecak, więc zaraz wam pokażę, jaką dostałam piękną ocenę z polskiego. I zobaczymy, co pani napisała mojej mamie na dzienniku. Piętro drugie. Mamo! Mama stara i chyba nie umie wygrywać. Mama, mama. Co? Kocham cię. Lecimy też. No co ty masz do odrobienia, no? Do odrobienia nie wiem, co mam, bo nie pamiętam. Dobra, zobaczę, ile zjadłaś. No, nie zjadłam wszystkiego, bo nie pamiętam. Kanapkę zjadłaś, czekoladki całe zjadłaś. Ogórek jeden został. No bo już nie mogłam, dzwonek był na przerwę, mamo. Dostałam piątkę i pani napisała bardzo ładnie. I patrzcie, widzowie. No i co? Kto jest najlepszą córką na świecie? Dobra, ten rysunek to dokończ sobie. Masz coś jeszcze do zadania? Tutaj musisz chyba rysunek dokończyć. A czy mam coś w polskim zadane? No. O, tu mam. O, no, dwie całe strony. Jakie dużo zapiekanki, bo jestem głodna. Boże, zaraz, za 5 minut już się w piekarniku. A świecą się dwie lampki w piekarniku? Zaraz chcę zobaczyć. A co tutaj tak mało salami? Chyba dla ciebie. No, znaczy mamu. No i teraz trzeba wziąć rękawice, wsunąć blachę. A mogę słodycz? Zaraz będzie obiad, nie. No ale słodycz, ja dzisiaj nie jadłam słodycza. Nie, bo zaraz będzie obiad i zaraz... Nie widzę was. No dobra, już nie płacz, możesz ten słodycz. Mogę? Możesz. No ja sobie zjem słodycz i pooglądam. Puścisz mi jakiś odcinek? Ten z całowaniem ja chcę. Mam! Dzięki mamo, jesteś najlepsza. A podasz mi słodycz? Masz tutaj niedokończony baton. O, dziękuję mamo. Mamo, na tym dzienniku miałaś zerknąć. Co tam przyszło? Środa, tutaj, tu mamą. Aha, dobra. Mamy to tak mają, że nie umieją na komputerach. Dzień
dobre. W środę wychodzimy na zajęcia do Biblioforum. Do Biblioforum? Biblioteki Forum, inaczej. Aha. Czyli jeden rodzic do pomocy, tak? Czyli ja mam iść? No nie wiem, czy ty masz iść. No patrz. Może jakiś inny rodzic się zgłosi do pomocy. Ja idę do biblioteki. Nie mogę wziąć picia. Co, cię pani nie uczyła, że nie można jeść i nie można pić? No a jak będziemy się chciał pić bardzo? Pójdę po cichutku do Maka. Będę mogła iść do McDonalda? Będziesz mogła. Pójdziesz, to ja zapłacę, będzie git. Tak? No dobrze, mama. Kiedy będzie ten obiad? Już patrzę na te zapiekanki. Co mam być? Mamo, urodziłam taką córkę. Mama dzisiaj, no chyba no nie w humorze, bo tak sam coś krzyczy. Dobra, chcesz iść czy nie chcesz iść? Gdzie? Tam. Do biblioteki? Tak. Chcę. No to pójdziesz. No to fajnie. Już się zapisałam. Mamo? Co? Leki mi dasz? Tak. Zrobię na kaszę, bo jeszcze bardzo źle czuję. Chora jestem, bo jesteś z szkoły. Nieprawda, jestem chora. I mama mi powinna dać leki, a nie mówić, że udaje. Syrop chcę na kaszel, bo mnie dusi. Tu jest na chlebaku mój syrop. Mama nie wie, gdzie co jest w domu. Bo mama tu w tym domu nic nie robi. Jasne, to na telefonie. To ty siedzisz cały czas na telefonie, mamo. Ja mam tam bardzo. Dobra. On jest dobry? Tak. Jest dobry, truskawkowy. Nie kłam, mamo. Pij, jak ty to popijesz? No a... Ohydy! A może dzisiaj jak posprzątasz auto, to pójdziemy na plac szybko, jak zdążymy, że nie będzie ciemno. Okej. Okay. Tak? Tak. Kocham cię. Ja ciebie... Mamo! W telefonie znowu siedzi, że jestem głodna. Dobra, już. Co, ile będą te zapiekanki? Ja chcę ten mój ketchup. Dobra, ten z minionków. Nie, ten drugi. Jezus. Ja chciałam sama sobie nalać, bo ja nie lubię tak dużo. Przestań, już nie maruj. Masz se, daj to. A widelec nóż? A ja nie umiem takim, no ja muszę mieć nóż ostry do zapiekanki. Jeśli się skaleczysz i co? Nie skaleczę się, mamo. Patrz, ile mam cebulki. Ono, oszalałaś? Ja lubię cebulkę. Nie, no to chyba też masz z głową. Mamo! Co? Już nie mogę tego kawałka. Dwa kawałki ci zostały. Nie mogę już. Musisz. Nie, już nie mogę. Brzuszek mnie boli. Mówiłam, żebyś nie jadła tych słodyczy. No a to nie przez słodycze, tylko ja już nie mogę, bo ja tak dużo nie jem. Mówiłam, że zjesz taką całą. Ale bo nie wiedziałam, że ona jest taka duża. No dobra, już to zostaw. Idziemy sprzątać auto, mogę pójść z tobą? Możesz. A idziemy już? A mogę iść w takich krótkich spodenkach? Gdzie ty masz móc? Przebieraj się. Czemu nie mogę iść tak? Jest zima, nie ma lato. No ale mi jest w nich wygodnie. Możesz na te spodnie, na spodenki ubrać swoje jakąś lekkim całego spodnie. Dobra, to idę się ubrać. Teraz będziemy śmieci sprzątali i myli. Tak, bo tutaj jest strasznie dużo śmieci. No właśnie, wyślę na umyj. Powiedz mi, co ja mam robić, a co ty robisz? No to ja mogę wyczyścić to, a ty możesz to. Ja fotele? Tak, a ja tutaj kierownicę i takie. Okej. Okay. Ale będziesz miała furkę, mamo, czystą. Ja też podsuję fotelik, ale będzie czyściutki. Ej, ale to się nie obróci, tak? Co? Nie, nie obróci. Nie pojedziemy ani w tył, ani w przód? No chyba nie. Ty masz prawo jazdy, ani ja. Serio? No ja nie wiem, jak ty masz prawo jazdy. Mama wyciera szybę. Mama była dzisiaj na myjni. Chyba coś źle spłukała i ma teraz takie matowe szyby. Siereczka mi też szyby ładnie wyciera. No ja nie wiem, nie widzę tego. Jakoś chyba będę musiała jechać na myjnię. Z mamą w sensie. Dobra, my idziemy dalej sprzątać autko i widzimy się na placu zabaw. Na placu zabaw widzimy potem? Jak zdążymy, ale pewnie zdążymy. Zdążymy. Mamo! To ja miałam się huśtać! Ale nie mocno! Nie będzie! Bo ja jestem dzieckiem! Czekaj, muszę wejść tu! Mamo, bo spadnę z tego! Nie! Mama! Lena, trzymaj się! Bo ja się bo... Lena, zatrzymaj! Mamo, za... nie, ja się już boję! Za... Moja mama się zatrzymała. Ja chcę na konika teraz. Tu nie, nawet nie ma konika! Jest tam! Ja mam skakuj! Wiem! Specjalnie to robię, za tą karuzelę! Nie zejdziesz teraz. Widzicie, jaka ta mama jest nerwowa? To się nazywa karma. Kiedy ktoś ci robi źle na karuzeli, to teraz masz. Siedź se tam, mama. No, na co niby? Na telefon, na tabletę, na wszystko.
tego. Tak? Dobra, nie będziesz miała szlaku. No właśnie, Lena. Co? Idź się kąpać. Nie mogę jutro. Nie, nie możesz mać. Masz być czysta w szkole. No, przestań. Nie. Ale ja gram. Co grasz? Toka boka. Zapauzuję. A ja cię to zapauzuję. Zapauzowana gra. Mamo. Szybko do kąpieli. A zrobisz mi kąpiel? Zrobię. Tylko się znowu nie kąp w 4 godziny. No dobrze, a zrobisz mi pianę? Zrobię ci pianę. Jaką chcesz, wodoletnią? No taką, wiesz, jak ja lubię. Ty lubisz to gorąco. No, no nie, no wiesz, mamo, jaką ja lubię. To ja się szykuję do kąpieli, dobra? Dobra, no to idź sobie po piżamkę. Okej. Okay. Co pewnie, po kąpieli jesteś głodna. Kolację chcę. No dobra, to też na kolację. Pizzę? Skąd ja ci ją wyczaruję? A McDonalda? Nie mam pieniędzy. No to co mi zrobisz na kolację? No to co jest w domu? Zrobisz paróweczki? Dobra, ale ja mam swój sposób. Chcesz jeść na ciepło, czy nie? Na ciepło chcę. No dobra. Lena, ile chcesz parówek, bo one są takie małe? 3. Ta, do ciebie też obozy. Wiem, 3. Ile chcesz kanapek? 1. Twoje ulubione masełko. Kolacja i spać. A muszę iść do szkoły? Musisz o 8 rano. Ja muszę wstać o 6. Muszę ci zrobić śniadaniówkę, muszę iść odwrócić auto, muszę cię spakować. To chodźmy jeść. Młoda damo, zjadłeś już kolację, teraz pora spać, bo ja cię jutro nie dobudzę rano. Ale ja nie jestem zmęczona. Ale trzeba iść spać, bo mówię ci, jutro rano to nie wstanie. To dobranoc, widzowie, widzimy się rano. Dobra, Lena, chodź spać. Ja już spakowałam ciebie. Mam tutaj śniadaniówkę i chodź do szkoły, bo się spóźnimy. No to chodź, mamo. Dobra, widzowie, tak więc to jest koniec tego odcinka. Prawdziwa Lenka poszła do szkoły. Ja z wami oczywiście tutaj chciałam się pożegnać, chciałam pozdrowić 5 osób, ponieważ w każdym filmie pozdrawiamy 5 osób, a jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś być pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz tutaj na dole, a być może wybiorę właśnie ciebie. W dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Werkę, chciałabym pozdrowić Anię, chciałabym pozdrowić Lenkę, chciałabym pozdrowić Oliwkę i na sam koniec chciałabym pozdrowić Lenkę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów i jeżeli takie odcinki wam się podobają, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, stawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miłutko. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, no i wpadajcie na kanał do Lenki, a ja widzę z wami się jutro. Pa!